Ile razy zaśmialiście się, przyznajcie sami przed sobą, bo usłyszeliście śmiech w telewizorze, oglądając jakiś serial czy komedię? Zastanówcie się, za chwilę wracam. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Witam w kolejnym Tomografie. To mój cotygodniowy program autorski, w którym dzielę się z Państwem moimi uwagami. I dzisiaj też troszeczkę na kanwie tego, co Państwo piszecie w komentarzach, za co też bardzo dziękuję, bo chodzi mi oczywiście o komentarze do tego filmu z moim występem w rosyjskim telewizji, który przetłumaczyła Andromeda, dodając tam swoje komentarze, tak żeby widz wiedział, co myśleć, no ale mimo to wielu z Was nie dało się zmanipulować i wystąpiło tam w komentarzach w mojej obronie, za co serdecznie dziękuję. No ale właśnie do tego chciałem zmierzać, do tego puszkowego śmiechu tytułowego. Proszę Państwa, udowodniono już, że nasze reakcje zależą w dużej mierze od tego, co usłyszymy, co zauważymy, co odbierzemy naszymi zmysłami z zewnątrz. Często są, możecie Państwo też znaleźć w internecie, takie eksperymenty przeprowadzone na przykład w metrze, że jedzie sobie cały wagon ludzi, trzech umówionych ze sobą pasażerów zaczyna się w jednym momencie śmiać i po jakimś minucie, dwóch śmieje się już cały ten wagon. Dotyczy to nie tylko śmiechu, dotyczy to wszystkich innych naszych reakcji zewnętrznych, które objawiamy właśnie w takim życiu społecznym. I w ten sposób można bardzo łatwo społeczeństwo zmanipulować. Śmiech puszkowy ma dwa wymiary, bo z jednej strony, jeżeli podstawiamy ten śmiech w serialach czy w komediach, no to przekonujemy ludzi, że tak, to jest dobra komedia, no bo przecież wy się śmiejecie, prawda? A z drugiej strony kształtujemy w ten sposób na przykład ich poczucie humoru, no bo uczymy się z tych seriali, co ma nas śmieszyć. W ten sposób można bardzo łatwo ludzi zmanipulować, bo jakąś informację można przedstawiać wyłącznie w tym kontekście i przez to później nie da się już na nią powołać, bo ona jest po prostu z góry przez nas zakwalifikowana jako śmieszna. I właśnie tego rodzaju techniką posługuje się pani Andromeda, próbując ludziom objaśniać, co oni mają myśleć, oglądając rosyjskie materiały. No, w tym moim przypadku tego aż tak dużo nie było, zresztą widzowie to dość szybko wychwycili. Pewnie w dużej mierze widzowie wbrew cenzurze, którzy już są na to trochę odporni. No, ale to, proszę Państwa, działa, bo przecież nie mówimy tylko o jednym kanale na YouTubie. Mówimy o wielkich stacjach telewizyjnych, mówimy o radiu, mówimy o internecie. Bardzo dużo takich reakcji jest nam narzucanych, ale żeby to było skuteczne, to nie może być też takie toporne. Bo łatwo jest wychwycić propagandę, kiedy ona jest robiona, no tak jak choćby, nie wiem, w telewizji polskiej za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście możemy wszyscy odczytać i możemy się z tego po prostu pośmiać, ale nieco trudniej, jeśli jest to robione bardziej subtelnie. Śmiech puszkowy i tego rodzaju nagrywane, puszczane nam gdzieś z zewnątrz reakcje służą po to, żeby przekonać nas, że nie, nikt nam niczego nie narzuca, to jest nasza własna opinia. No bo to ty się zaśmiałeś, czy zaśmiałaś. To, co leciało w tle, nie ma znaczenia. Jeżeli ty się zaśmiałeś bądź zaśmiałaś, no to będziesz mieć to przekonanie, że to faktycznie był twój śmiech. Więc tak, ta reakcja była jak najbardziej twoja, absolutnie nikt ci jej nie narzucił. I to jest właśnie w tym niebezpieczne, w tej metodzie manipulacji, że my zaczynamy faktycznie wierzyć, że dana informacja, że dany na przykład człowiek, że dany obiekt jest albo, nie wiem, śmieszny, niepoważny, albo nie zasługuje na naszą uwagę, bo ktoś już nam taką reakcję zasugerował. I na to, proszę Państwa, bardzo musimy uważać. U Andromedy była też taka jej wypowiedź mówiąca o tym, żeby do widzów, żeby nie starali się być agresywni, ale przecież ona i tak nie będzie komentarzy usuwać. No to jest też bardzo subtelna zachęta do tego, żeby jednak coś z tej agresji dać. Znaczy, pani Andromeda w ten sposób zasugerowała już swoim widzom, że materiał, który przedstawia, zasługuje jak najbardziej na taką reakcję. No bo przecież ona tylko uprzedza.
Ale to uprzedzenie opiera się już o założenie, że taka reakcja być musi, no przecież innej być nie może. I to jest, proszę Państwa, bardzo subtelna manipulacja, która tam się pojawia i pojawia się jeszcze jedna, która jest już związana z tym, jak chłoniemy materiał i jak nie potrafimy się na nim skupić. Ja zostałem zaatakowany za pewnego rodzaju porównanie związane, no gdy zostałem zapytany o to, czy nie boję się wracać do Polski w związku z tym, jak tutaj się kształtuje system prawny wobec, czy też praktyka właściwie, wobec ludzi o tego rodzaju przekonaniach. Odpowiedziałem, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, że nawet więźniowie Auschwitz-Birkenau po roku czy po dwóch się do trudnych warunków przyzwyczajali. Wielu ludzi zaatakowało, sugerując, że ja porównuję się do więźnia Oświęcimia. No, nic bardziej mylnego. Ja przecież tylko przedstawiłem przykład, oczywiście bardzo radykalny, tego, że można się przyzwyczaić do trudnych warunków. Absolutnie nie mając na myśli tego, że warunki, w których działamy, są warunkami takimi, jak były w niemieckim obozie śmierci na terenie okupowanej Polski. No ale mimo wszystko do niektórych to, proszę Państwa, nie dociera. Niektórzy się bardziej skupiają na przykładzie niż na tym, co on obrazuje. Takich manipulacji mógłbym wymieniać jeszcze setki, może nawet i tysiące. Jeżeli Państwo jesteście tym zainteresowani, to piszcie proszę w komentarzach, bo bardzo będę chętnie dla Państwa je demaskował. Myślę, że bez zrozumienia psychologii społecznej będzie nam się też bardzo trudno obronić przed tego rodzaju, no tak naprawdę atakami na nasz umysł. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszego tomografa. Zapraszam Państwa do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie Państwo w komentarzu i oczywiście do subskrybowania wbrew cenzurze. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się, Tomasz Jankowski.